Cox jest tylko jeden. Pitbus, Delo, 55. A to jest Need for Speed World. Wiecie, o czym będzie materiał. Ale dzisiaj akurat ten samochód jeszcze nie jest w moim posiadaniu. Dzisiaj jest na niego przecena. Trochę mniejsza niż wcześniej. Wcześniej był trochę tańszy. Ale wtedy jeszcze się nie zdecydowałem. Ale kiedyś będę musiał go kupić. Wiedziałem o tym. Dzisiaj jest ponownie w przecenach. Jest trochę droższy niż wcześniej, ale... Ten tydzień jest wyjątkowy, bo jest rocznica Need for Speed World. No więc... Jest mój Cox, tak, o właśnie go chciałem. Dobra, to jest śmiechu. Dobra, chichu, śmiechu, tutaj dalej. Wiadomo o co chodzi, nie ma co przekręcać. McLaren F1. Dzisiaj kupuję tego Coxa, najlepszy samochód w grze. Nawet Bugatti mu się opiera. A Bugatti jest dość słaby. Właśnie Bugatti. No cóż, nie jest tak dobra jak F1. Bugatti ma o wiele słabsze przyspieszenie. Więc co wiem i na prostej wymienię. No więc. Please confirm you buy this car and continue. You are sure? Yes, I am sure. Yes! Welcome my McLaren in my garage. Dokładnie. Mam McLarena F1. Właśnie go kurna kupiłem. O tak. Nie, ale nie. Jeszcze nie wierzę, ale muszę wyjść. O shit. Zacież na mordzie właśnie się mu pojawił. Oh fuck, oh shit, man. Tak, jakoś ma kask. Shit. Oh, wow. Bo ale ma ciekawy dźwięk silnika. Zasłona dymna! Okej. Jak się prowadzi ten McLaren w ogóle? Wiedziałem, że jest dobra, ale nie. Już tak. What the fuck? Co to jest? Z wyglądu mi się ten McLaren w ogóle nie podoba. W sensie ta elitarna wersja. Normalny McLaren jest całkiem fajny. Ale elitarny jest taki brzydki. Dlatego nie chciałem go kupywać. Ale kiedyś musiałem. Okej, ale to jeszcze nie koniec, muszę go szybko podtuningować. Ale nie będę przedłużał filmiku, wiem, że chcecie zobaczyć jak jeździ. No więc, wrócę już z przetuningowanym McLarenem. Okej, już jest przetuningowany. Z wyglądu nic w nim nie zmieniłem. Jedynie dałem parę ultrasów i skillów. Bo wygląd tego samochodu nie da się zmienić, da się tam jakiś winyle wstawić i tak dalej, ale pomysłu na niego nie mam żadnego tak naprawdę. Ale ma niezwykły dźwięk silnika. I co mogę powiedzieć o tym samochodzie? Świetnie przyspiesza, świetnie się trzyma drugi. Taki skręca w ogóle. Ma po prostu mniejszego V-Maxa niż Veyron. Veyron właśnie w tym jest lepszy tylko. Veyron może na niższe do 400, chyba 16 nawet. Zobaczmy jaki tu jest V-Max. O, nie ma nawet 400, wow. Słabo. Ale dobra. Chodźmy na S-klasówkę. Gdzie ona jest? Ja niedawno nie jeździłem.
Nie wiem, gdzie tu jest. O, jest. Dobra, chodźmy. Pewnie pełno F1 będzie. O, cinque. LFA. O, lajcie kiedy na razie. RSA. No ale zobaczycie, jak to będzie jeździć. O ile gra nie wywali, bo pewnie jest jakiś tutaj crusher. O, tą 4-0 bym oskarżał. LFA też. Cinque nie, cinque to jest cinque. Ale LFA pewnie mi skraszuje grę. Ten gość wyszedł. O, wczytuje się, świetnie. Przeciwnikiem jest Cinque. Cinque Cento. Ale nie wiem, czy dobrze pojadę w ogóle. To jest mój pierwszy wyścig tym McLarenem w końcu, nie? Cox! O, fuck. Flaga miałem. Po drugie, myślałem, że w drugą stronę jest. Patrzcie, jak ciśnie to. Normalnie magia. Tylko zahaczam różne przedmioty. W razie. Tam mnie cinkły dogania. Zasłona dymna! Nic nie widać przez chwilę. A, fuck. Jeszcze muszę się potuczyć jazdy tym samochodem. Jak widać, cinkłe się opiera. Podchodzę cinkłe coraz bardziej. Jakoś ten skręt to chyba w cinkłym mi się wydaje, że miałem lepszy. Ale mimo to, to nic nie dawało. Strasznie ciężko jest pokonać F1. Jak widać. Jak na razie, tam ci goście nie mają ze mną szans. Ale chyba wreszcie mi się uda zrobić achievementa dla klasówki. To jest jedyny achievement, na którym mi zależy, tak naprawdę. Żeby mieć miejsce w garażu przynajmniej. Jednego nitra tego, że Macinko nie może mnie dogonić. Chwilę jeszcze była na mapie, jak był ten ostry zakręt. Autostradę. Ale szeroko. Ważne, żeby się trzymać asfaltu. Asfalcie zawsze lepiej. Naprawdę w przypadku warto by trochę po trawie przejechać. No, gość się dodał do następne okrążenie, nie wiem co, żeby między nim zrobić większy dystans. Nie, to ten gościu ostatni. LOL. Śmieszne. Ciśniemy. Tam na lajcie mogę cisnąć. Ogólnie na lajcie cisnę. Co jeżdżę, jak jeżdżę.
teraz szerem, ale nieperfekcyjnie. Ale kurde. Tylko patrz na te F1, ja pierdzielę, ja jadę F1, wow! Bez kitu, mam teraz takie uczucie, że kurna jestem boski, że mam samochód kurna Boga. Normalnie nie wiem. Tym samochodem się tak miodnie jedzie, się nim jedzie lepiej niż myślałem. Myślałem, że będzie jakiś ciężki do opanowania, ale się myliłem. Jest strasznie łatwy w prowadzeniu. Masakra normalnie. Poczekajmy, aż dojdzie cinku, jak chcę to zobaczyć. Patrzcie, dopiero... A ja jednego nitra użyłem. No, ten też jednego nitra. Ale tu widać dominację F1. Totalną dominację F1. Chcecie jeszcze jeden wyścig? Wiem, że chcecie. Tylko sobie pojedziemy jakiś... O ja nie. Bardzo innego. No Boże, proszę no. Proszę. Zadziałało. Co my tu mamy? BMW F1 Pro Car. Dobra. To coś ma mnie pokonać. Właśnie, zostawiłem takie części. Jeszcze mi brakuje dwóch ultrasów. Iść za tym mogłem czerwone wsadzić. Zatem nie mam tutaj jednego tuningowanego ultrasa, ale przeżyjemy. Chcę wymaksować ten samochód. Zasłona dymna! Patrzcie, jak Prokrab został tyle. Prokrab ze mną nie ma szans. Chyba, ups. Niespecjalnie, ale... Jakoś tak wyszło po prostu. Ale jak ten samochód ciśnie, masakra! Ja pierdolę. Sorry za słownictwo. Normalnie ja jestem zadziwiony tym samochodem. Ja cinkłę tak nie cisnąłem. Nie mówisz, cinkujesz, całkiem dobrze jeżdżę. A tym mi się o wiele tak przyjemnie się tym jeździ, kurde. Akurat mnie teraz trafro zatrzymał. Stanął mi na linii. Ja chciałem go jeszcze tak jakoś wyminąć od wewnętrznej. To się nie udało. Ale jeszcze muszę trochę opanować ten samochód. To jeszcze tak nie do końca. Kurde, no weź. No się nie udało. Znowu chciałem po wewnętrznej. Jeszcze muszę trochę pojeździć tą F1-ką. Ale wreszcie mam ją w posiadaniu. Jestem zadowolony z zakupu. Na pewno ta F1-ka mi się przyda. Na S-klasówki. Widzę duże teraz szanse na zrobienie tego achievementa. Oczywiście nagram filmik, jak będę zrobię już sobie tą S-klasówkę, jak zdobędę tą kartę z samochodem. Chyba niektórzy są niedoinformowani. Możliwe. Zresztą niektórzy nie doinformowali, więc powiem wam, że no, jeśli macie 250 zwycięstw w S-klasie za wygrane wyścigi w S-klasie, w wyścigach S-klasowych, klasy S, to oto macie pakiet kart ze samochodem. Tylko chciałbym S-klasę zrobić. Okej. To więc tyle. A, jeszcze jedna rzecz. Pokazać wam, jakie mam, co tam. Już wam w sumie pokazałem. Jeszcze raz wam pokażę i
dokładniej wszystko, co jest jeszcze w Aftermarket Shopie, to tak, wymaksowałem, usunąłem wszystkie skille, jakie tu były i wymaksowałem sobie Perfect Starta. Oczywiście. Najlepszy wybór. W Aftermarket Shopie. No cóż, nie poszalejemy tutaj na pewno, od razu wam mówię. A to dlatego, że samochód nie ma bodykitów, nie ma nawet spoilerów, a o maskach już nawet nie mówię. Możemy jedynie całą resztę. Wydaje się, że ta jedynka lepiej by wyglądała na bez tego zawieszenia. Nie, tak już będzie. Dobra. I jeszcze Performers. Więc tak, mamy zainstalowane coś takiego. To było już, to też było i coś takiego. Niestety się okazało, że nie mam ultra części w zawieszeniach w ogóle. A w tych nie mam żadnych tuningowanych. I jak poczekam, choć na przykład ten nie wiem po co instalowałem, który i tak zamienię w końcu. Ale tak. Tutaj czerwone opłoki wsadziłem. Cóż. No i to tak wygląda. Tak wygląda. Jeśli słyszycie alarm lub coś w tym stylu, to sorry. Za mną są budowy i często są jakieś dziwne alarmy. Jakieś odgłosy niszczących się klocków lub coś w tym stylu. Remontują mi podwórka po prostu, więc sorry. Nie moja wina. W sumie mogłem zamknąć okno, więc częściowo moja wina. Ale dobra. Okej. To jest chyba wszystko, jeśli chodzi o tę jedynkę. Jest ona magiczna. Co ja zrobię teraz? Cinque, które zawsze używałem do S-klasy. Otóż robi ją na drag. Bo Cinque jest jednym z najlepszych samochodów na drag. Więc to tyle, jeśli chodzi. Sal ZV ciach. Więc muszę już się z wami żegnać. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie lolowaty guzik. Co oni tam kurna robią? No i siema.